kolejne wejście w naszym drugim śniadaniu. Tym razem wyrzuciliśmy mężczyzn już ze studia i jest ze mną fantastyczna kobieta, Anna Podgórska z Fundacji Zmiana. Tak? Zgadza tak, się? Zmiana. Dobrze. Pani Ania przyszła dzisiaj tutaj do nas, żeby poopowiadać o fantastycznej akcji, jaką są biblioteki sąsiedzkie. Cóż to jest, Pani Aniu? Skąd taki pomysł i co to w ogóle jest? No, biblioteka sąsiedzka jest przede wszystkim biblioteką. Tak. A biblioteka jest bardzo ważnym miejscem w życiu. Kilka z nas, bo jest nas kilka kobiet, które łączy to, że lubimy czytać. Mm-hmm. Takżeśmy kiedyś rozmawiały sobie o tym, że jak wchodzimy do jakiegoś domu, do jakichś ludzi, których mało znamy, to pierwszą rzeczą, którą się robi, to jest zerkanie na regały. Co te osoby czytają? I od razu się wie, czy jest to osoba, z którą się będzie miało dobry kontakt, czy jest to osoba, która trochę podobnie widzi świat. Zaczęłyśmy się spotykać przeszło rokiem na wspólnym czytaniu. No i tak pomału urodził się pomysł tej biblioteki sąsiedzkiej. Urodził się dokładnie w głowie szefowej Fundacji Marysi Dąbrowskiej-Majewskiej. A my pozostałe żeśmy bardzo temu pomysłowi przyklasnęły i bardzo się nam spodobał. No i jak się zdarzył lokal. Mm-hmm. Lokal jest na ulicy Okrzei 28. Czyli na Pradze. Na Pradze, na takim podwórku, podwórko studnia. Lokal jest piwnicą, w której soki, mm-hmm, lody robił Hortex. Ach! Jak żeśmy weszły do tego lokalu, to było to rzeczywiście przerażające. Wyglądało, że nic z tego nie będzie. Zimno, ciemno, wybite szyby. Bardzo ciekawe napisy nad drzwiami, inspirujące, które, tak? Napisy były niezwykle inspirujące, ponieważ był to napis tak. Pierwszy był: spadaj dziadu, rozumiem, komnata tajemnic zostanie otwarta. Tak. Drugi był: bić Żyda, a trzeci był, już nie pamiętam jaki, ale też jakiś zabawny. Ale proszę mi powiedzieć, Pani Aniu, biblioteka sąsiedzka, bo to jest, taka biblioteka powstała na Pradze, natomiast ogólnie to jest Wasz projekt i tak, chcecie, żeby takie biblioteki tworzyły się tak w różnych miejscach, nie tylko Warszawy, ale w ogóle Polski, jak rozumiem. Tak. Czym taka biblioteka jest? To znaczy, ja rozumiem, mamy lokal, tym lokalem opiekują się pewne osoby, ale skąd bierzecie książki na przykład? Czy przede wszystkim może powiem o celu, bo bibliotek jest wiele, pewnie wystarczająco dużo, natomiast wiele ludzi do biblioteki nie pójdzie. Mhm. Nie pójdzie, bo jest niekoniecznie bardzo przyjazny klimat, bo są karty, bo jest strach przed tym, a nie oddam w porę, będą mnie ścigać, bo trzeba poszukać w katalogu i zastanowić się, jak to zrobić, i wiele osób do biblioteki nie pójdzie. Natomiast ta biblioteka jest miejscem, gdzie można książkę pożyczyć, należy ją oddać, ale jak się nie odda, nie będzie nieszczęścia, ktoś inny przyniesie. Książki są od ludzi. Są to historie, po prostu historie bibliotek domowych, osób, które albo po prostu chcą dać część książek, albo je odziedziczyli. I to są książki rzeczywiście z historią ludzi. Tam są kartki, przepisy, listy, pocztówki, dedykacje. Mm-hmm. Całe historie ludzi, którzy nam te książki dali, a mnóstwo ludzi na apel nasz te książki przysłali. Została już część odesłanych do Tomaszowa, liczy się to na tysiące te książki. Czyli książek macie pod dostatkiem. Mamy pod dostatkiem. A proszę mi powiedzieć, Pani Aniu, tak już z ciekawości pytam, jakich tytułów jest najwięcej? Czy to romanse, horrory, książki historyczne, jakieś dokumenty? Coś, co tam jest? Jest dużo powieści, no, polskich i nie tylko polskich. Najwięcej książek z lat 60., 70. Mm-hmm. Zdarzają się i książki takie zdecydowanie stare, przedwojenne, nowe książki. Proszę mi powiedzieć, czy ta Wasza akcja właśnie, żeby stworzyć bibliotekę sąsiedzką, kiedy ja usłyszałam o bibliotece sąsiedzkiej, właśnie tak sobie to wyobrażałam, grono fantastycznych osób, które potrafią i lubią czytać książki. Kto do Was przychodzi? Czy to jest rzeczywiście tak, że pan, który mieszka w klatce obok i nie podejrzewałaby go Pani o to, że czyta?
przychodzi po tą książkę? To jest rzeczywiście tak. Jest mnóstwo zaskoczeń. To nie jest tak, że bez przerwy tłumy wypożyczają książki. Ale ludzie przychodzą. Nie ma dyżuru, żeby ktoś tam nie przyszedł, nie przewinął się przez bibliotekę. I są to rzeczywiście ludzie, którzy mieszkają w pobliżu. Są to rzeczywiście ludzie, którzy zobaczyli na przykład ogłoszenie o bibliotece na bramie i przyszli. Przychodzą, rozmawiają. Rozmawiają o książce. Robi się taki nieformalny klub książkowy, ponieważ się po prostu stoi przy wypożyczaniu, ktoś przychodzi, ktoś sprząta i zaczyna się rozmawiać o książce. Broń Boże, nie chcę obrażać mieszkańców Pragi, ale ogólnie Praga nie kojarzy się z miejscem, gdzie jest, nie wiem, super fajnie, tak? Natomiast panie utworzymy bibliotekę właśnie tam, ta biblioteka tam prężnie działa, ludzie z niej korzystają. Czy takie dzielnice jak Wilanów, Mokotów, Żoliborz zakładają takie biblioteki? Nie wiem, czy zakładają. Być może tak. Natomiast to, na czym nam bardzo zależy, to jest takie odmitologizowanie Pragi. Właśnie. Bo Praga jest naprawdę dzielnicą fajną, my tą dzielnicę lubimy, nam jest w tej dzielnicy ciekawie. Jest wielu ludzi ciekawych, wielu ludzi czytających i to właśnie, myślę, że ta biblioteka do takiego przełamywania stereotypu Pragi jako gorszej Warszawy, nie jest to gorsza Warszawa, jest to po prostu Warszawa ze swoją charyzmą, swoim klimatem. Warszawa ciekawa, bo Warszawa naprawdę stara, bo niezburzona. Tak. Na Pradze można zobaczyć, przeżyć trochę tej Warszawy, którą nasi dziadkowie, nasi rodzice wspominają. I ja tak sobie myślę, że pewnie gdybyśmy teraz przeszli przez Pragę właśnie w okolicy biblioteki i zapytali, czy chodzi pan czy pani do biblioteki, to by się okazało, że na 10 mieszkańców 9 powie tak. Gdybyśmy się przeszli pod centrum Warszawy, część ludzi mogłaby nawet nie wiedzieć, co to jest biblioteka i po co się z niej korzysta. Proszę mi powiedzieć, czy teraz, kiedy książki nie są najtańsze, to też jest tak, że ludzie wolą wypożyczyć niż kupić na przykład? Nie wiem, czy wolą, muszą. Dobrze. Muszą i... A czy tam zdarzają się na przykład albumy jakieś? Tak, jest dużo na przykład bardzo ciekawych albumów czarno-białych, starych albumów z lat 60., które są bardzo piękne, bardzo interesujące, a nigdzie się ich nie wypożyczy i nie obejrzy. Zapraszamy wszystkich do Biblioteki Sąsiedzkiej na Pradze. Mam nadzieję, że zainspirowałyśmy nieco z panią Anią Podgórską mieszkańców różnych miast do zorganizowania właśnie czegoś takiego. A tymczasem przenosimy się do drugiego studia, gdzie gościem Adama jest piękna, młoda kobieta. O kim mówiłaś? O kim mówiłaś? Piękna, mówiłam młoda. O Kinga. Nie, tutaj, jest Kinga, jest Kinga, znalazłem, zlokalizowałem. Mówiłyście o bibliotece, o książkach. To rzeczywiście jest z nami taka skarbnica wiedzy sportowej. Kinga Popiołek, witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Miałaś nieprzyjemność oglądać wczorajszy mecz Polska kontra Urugwaj? Miałam nieprzyjemność, ale czy to jest też taka nieprzyjemność? Trudno powiedzieć tak jednoznacznie, czy to było naprawdę rzeczywiście aż tak słabe widowisko, bo jednak aż tak źle momentami nie było. Oczywiście mogło być zdecydowanie lepiej. Masz rację, przed meczem, w przerwie i po meczu czułem się całkiem nieźle. Nie, no powiedzmy, że może do momentu utraty pierwszej bramki, właściwie gola samobójczego, to było całkiem przyzwoicie i sympatycznie, tym bardziej, że przecież nie kto inny, tylko właśnie chyba Kamil Glik w trzeciej minucie już miał szansę pokonania urugwajskiego bramkarza, niestety nie wykorzystano. Ale straszne jest to, że właśnie tych szans było tak niewiele w całym spotkaniu, a właściwie krótko można podsumować, że Cavani i Suarez ośmieszyli naszą polską defensywę i nad tym rzeczywiście trener Fornalik musi popracować, jeżeli chcemy w marcu z Ukrainą dobrze zagrać i przebrnąć przez tego przeciwnika. Co do Gulika, to no, napalił nam się chłopak na to, żeby strzelać bramki. Tak się naciął, tak się napalił po meczu z Anglią, że z Urugwajem strzelił tylko nie do tej bramki, co potrzeba.
Swoją drogą to było smutne, jak my żenująco jednak, moim zdaniem Agnieszka mówiła, żebyśmy nie używali słowa, że graliśmy okropnie, więc ja powiem, graliśmy żenująco na tle lepszego rywala, aczkolwiek żeby było aż tak słabo, to wcześniej bym tego absolutnie nie powiedział. Ja wierzyłem w zwycięstwo, wierzyłem w dobrą grę, a tymczasem dla nas stworzyć sytuację podbramkową to było jak wejście dla każdego z nich na Mount Everest. No ja przed meczem przyznam szczerze, że nie przypuszczałam, że może być, nie wiem, zwycięstwo polskiej drużyny. Wydaje mi się, że remis byłby naprawdę takim szczytem, na jaki możemy się wspiąć, bo jednak w naszym narodzie zapanował taki duży hurra optymizm po remisie z Anglią, po remisie z Anglią przez wielu uznawanych za zwycięski remis. Fakt, że wtedy ta gra wyglądała na tle Anglików. Na tle Anglików ta gra wyglądała dobrze. Tyle tylko, że chyba większość z nas zapomniała też, że Anglicy nie grali tego, co zawsze, więc jakby ich poziom był zdecydowanie słabszy od tego, co potrafią prezentować wtedy, kiedy chcą rzeczywiście i wtedy, kiedy muszą zagrać dobrze. Natomiast Urugwaj to już jest zupełnie inna bajka. Drużyna zdecydowanie wyżej sklasyfikowana od nas w rankingu FIFA i tutaj rzeczywiście można było mieć pewne obawy, że tak się to właśnie zakończy, czyli porażką polskiej reprezentacji. Przy czym jednak, no cóż, no tak się właśnie zakończyło, ale trzeba też pamiętać, że Urugwaj ma wiele indywidualności i to właśnie te indywidualności wespół z resztą drużyny, stanowiąc w ten sposób taki kolektyw z kilkoma zawodnikami wybijającymi się, po prostu zapewnili zwycięstwo. Przez większość meczu komentatorzy, wspaniali komentatorzy sportowi, którzy wczoraj określili swoimi słowami ten niepiękny pojedynek, powtarzali, że rankingi nie kłamią, 30 miejsc różnicy to jednak jest ogromna przepaść. A ja zresztą, jak rozmawiałem ze sobą związaną z tym futbolem, ona powiedziała: Adaś, oni nie grają źle, oni grają najlepiej jak potrafią. A to jest prawda, bo w tej chwili ta reprezentacja, jaką mamy, rzeczywiście to są zawodnicy, którzy w tym momencie grają najlepiej jak potrafią. Można mieć jedynie trochę pretensji do trenera Fornalika, że na przykład od pierwszych minut nie desygnował do gry Teodorczyka albo Pawłowskiego, bo przecież w końcu ci zawodnicy muszą się ogrywać przed kolejnymi meczami. Bezsensownym moim zdaniem posunięciem było wprowadzenie od pierwszej minuty Eugena Polańskiego. Który dokładnie nie zagra z Ukrainą i po co właściwie taki zawodnik w ostatnim meczu rozgrywanym w Polsce przed dłuższą przerwą kilkumiesięczną wychodzi od pierwszej minuty. No to jest trochę dziwne. Nie wiem, jak z kolei będzie to wszystko wyglądało, ponieważ bodajże 14 grudnia mamy też zmierzyć się z Mołdawią towarzysko na wyjeździe i tam z racji tego, że to będzie taki termin niekoniecznie dogodny, to będą grali tylko i wyłącznie zawodnicy z lig polskich. Może wtedy coś się jakoś tak wyklaruje, ale to też nie o to chodzi. Jedna strona, druga strona, znowu nie zagraliśmy na dwóch napastników i znowu w naszej kadrze nie grało 11 mężczyzn, grał każdy pojedynczo. Grosicki grał dobrze, to tylko dlatego, że biegał, że przodował szybkością, Lewandowski potrafił przytrzymać się przy piłce, Obraniak go strzelił. Każdy grał sam, ale nie było tak, żebyśmy mogli rozegrać akcję na 3-4 podania i wyjść do strzału. Tego brakowało napastnika, a trener Fornalik, który miał być odważny, prawdopodobnie będzie tak niesłowny, jak trener Smuda w swojej decyzji. No, tego nie możemy na razie zakładać, bo to jednak ten kredyt zaufania powinniśmy dać trochę jeszcze większy i powiedzmy, że w większym wymiarze czasu dla trenera Fornalika, ponieważ to jeszcze wszystko może wyjść na dobre jednak. Mimo wszystko wydaje mi się, że rzeczywiście wczoraj wyglądało to momentami bardzo źle. Narzekamy na to, że Lewandowski jest nieskuteczny, bo bodajże już od 12 godzin nie strzelił gola, meczowo oczywiście od 12 godzin. Ale tak na dobrą sprawę, on nie miał z kim grać, on nie miał z kim stwarzać tych sytuacji, bo pamiętajmy, że w Borussii Dortmund zawsze jest 3 albo 4 innych zawodników, którzy razem z nim są w stanie wyklarować sytuacje, których z kolei w trakcie spotkania jest, nie wiem, 3, 4 i rzeczywiście jest zdecydowanie łatwiej o strzelenie bramki. Z kolei wczoraj Lewandowski bardzo często musiał grać do tyłu, bo nie miał komu dać do przodu, bo to on zaczynał kreować sytuację, a nie wyglądało to tak, że to on miał być jakby osobą wykańczającą wszystkie sytuacje, okazje strzeleckie, więc no to tak niedobrze wyglądało pod tym względem. Stop, koniec, przerywamy te smutne informacje odnośnie wczorajszego spotkania z Urugwajem. My przegraliśmy
1-3. Niestety trudno było, minęło, czekajmy na lepsze czasy. Gorsze miejmy nadzieję, że już przed nami. Ale Kinga, ty jesteś tutaj w innym celu. Sportowe rarytasy weekendu. Przedstaw naszym widzom, co ciekawego będzie można zobaczyć, co ciekawego warto zobaczyć, żeby ten czas nie był zmarnowany, a dobrze spędzony. No ja myślę, że ten czas w ogóle nie będzie zmarnowany, jeżeli wybieramy się w ogóle na jakiekolwiek wydarzenie sportowe. Ale to ja tak sobie przygotowałam właściwie takie dwie dyscypliny, moje ulubione, podstawowe, czyli siatkówka i piłka nożna. I tak, nawet jeżeli ktoś się nie będzie wybierał bezpośrednio do hali czy też na stadion, to zawsze może skorzystać z transmisji telewizyjnych, których podczas tego weekendu siatkarskiego na przykład będzie kilka, podczas weekendu piłkarskiego będzie ich całe mnóstwo, nawet można powiedzieć. Już jutro w Warszawie Politechnika Warszawska będzie podejmowała Lotostref Gdańsk. Wydaje mi się, że tutaj to spotkanie to jest rzeczywiście spotkanie dwóch drużyn, które znajdują się na dwóch biegunach ligowej tabeli w tym momencie i prawdopodobnie wynik też taki będzie, ponieważ Politechnika Warszawska jest rzeczywiście rewelacją tych rozgrywek. Grają spokojnie, swobodnie, od zwycięstwa do zwycięstwa właściwie kroczą. Przegrali jedynie pierwsze spotkanie, ale z kim? Z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Na wyjeździe zresztą. Tak, na wyjeździe, a potem po prostu im dalej w las, tym coraz lepiej. Dlatego nie wydaje mi się, aby właśnie Lotostref Gdańsk był taką drużyną, która będzie w stanie te diabły Bednaruka w jakikolwiek sposób powstrzymać. Jak mówi nasz ekspert, im dalej w las, tym głębiej w las. Albo, nie wiem, tym szybciej w pole w piłkę zaatakował, albo weszła jak w masło. Kolejny mecz też wydaje mi się, że będzie ciekawy. To starcie Skrybełchatów z AZS-em Częstochowa. Ponieważ AZS Częstochowa notował fatalną pasę, 5 porażek z rzędu. W 5 kolejkach odnieśli tylko i wyłącznie zwycięstwo w jednej partii. To jest naprawdę straszny bilans. Taka czerwona latarnia plus ligi, a tymczasem pojechali w 6 kolejce do Rzeszowa, do Mistrza Polski, przegrywali 0-2 i nagle nastąpiło wielkie odrodzenie drużyny Marka Kardosza. Oni wygrali z Mistrzami Polski 3-2. Grzegorz Bociek, atakujący częstochowian, zdobył 35 punktów, co jest naprawdę dobrym wynikiem. No i teraz to wszystko jakby jest ciekawe, jak to będzie wyglądało w starciu z wicemistrzami Polski, ponieważ Skrabełchatów uskrzydlona wczorajszym zwycięstwem nad Dynamem Moskwa, które okazało się groźne tylko i wyłącznie z nazwy, a nie z tego, co pokazali na boisku, będzie grała w Częstochowie. I jak to będzie wyglądało? Czy akademicy będą w stanie chociażby jedną partię ugrać, a może i więcej, może urwać nawet punkt, bo mogą być też bardzo podbudowani jakby tym zwycięstwem nad Resowią Rzeszów. No to może być ciekawie i też ciekawie będzie... To się okaże i teraz ciurkiem, ciureczkiem, jedno po drugim, już bez opisywania po prostu, żebyśmy przedstawili widzom na sam koniec ciurkiem pozostałe kolejne ostatnie spotkania. Ostatnie spotkania. Ho, 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 ale ich jest dużo. Dalej, jedziesz szybciutko. Delekta Bydgoszczy z Zaksą Kędzierzyn-Koźle, też kędzierzynianie jadą do Bydgoszczy po porażce w Trydencie. Kolejne. Więc może być ciekawie. I właściwie, jeżeli chodzi o Plus Ligę Mężczyzn, to już więcej takich super ciekawych pojedynków nie będzie. Ale w T-Mobile Ekstraklasie będzie bardzo ciekawie, ponieważ cztery pierwsze drużyny, które zajmują właśnie te czołowe lokaty, zmierzą się ze sobą. Czyli Legia Warszawa w Poznaniu z Lechem i Polonia Warszawa będzie podejmowała Górnika Zabrze. To będą na pewno hity i może się wiele pozmieniać w tej czołówce. Chociaż czy tak na pewno się stanie, to tego nie jestem pewna, bo jednak w poprzedniej rundzie ci wszyscy faworyci poprzegrywali swoje spotkania, a jak będzie teraz? W każdym razie wiem, że Legia chce się odkuć w Poznaniu na Lechu. Polonia chce podtrzymywać swoją pasę. Z kolei Górnik Zabrze też doznał porażki, to takiej dosyć sromotnej 0-2 z KGHM Zagłębiem Lubin. Więc... Jednego możemy być pewni, że w naszej lidze zupełnie inaczej niż w ostatnim spotkaniu, wczorajszym spotkaniu towarzyskim. W naszej lidze na pewno wygra polski zespół. Inaczej niż w ostatnim reprezentacyjnym spotkaniu. Kinga Popiołek, dziennikarka sportowa, pięknie ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszamy na sportowy weekend, na krótką przerwę i potem na kolejną część drugiego śniadania przy kawie.